Co to jest? Nie! Jestem uczulona. Tak dla waszej wiadomości, jakbyście się brzydzili mnie dotknąć. Siemaneczko, z tej strony kawiórka, z drugiej strony kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie na moim kanale. Więc dzisiaj, zanim przywitam was do końca, jestem uczulona. Jestem tak uczulona, że zaraz padnę na syski. Byłam u lekarza, nie byłam w pracy przez 3 tygodnie. Wiem, tragedia, masakra i wiem, że nie wyglądam na chorą. To fakt, bo chora już nie jestem. Chora byłam. Wcześniej byłam chora. Już teraz jestem zdrowa. Powiedzmy, w miarę. Jest okej, idę na badania, ale to jest nieważne. Witajcie w angielskich opowieściach! Angielskie opowieści! Witajcie w angielskich opowieściach! Tak, bo to jest właśnie ten czas. Dzisiaj jest wtorek. A co jest we wtorki? Angielskie opowieści. Serdecznie zapraszam. Więc dzisiaj wam opowiem historię nie moją, tylko mojego chłopaka i mojej mamasity. Powiem tak, byli osobno, ale doświadczyli tego samego. Jak to możliwe? Już wam mówię. Więc zacznijmy pierw od mojego chłopaka. Jechał sobie samochodem do domu, powolutku, tak na luzie, nie śpieszył się, ale też nie ślimaczył jak ślimak. Jeśli się nie mylę, to była 23, może północ. I wyobraźcie sobie, że chłopak jedzie. Co jest? Zobaczył faceta z takim młotkiem, który sobie idzie po ulicy z młotkiem. Nie, że w siatce, że on kupił ze sklepu gdzieś ten młotek, będzie sobie gwoździe w domu przybijał. Czy co on tam będzie robił tym młotkiem? Nie, nie, nie. On sobie trzymał ten młotek w ręku, taki wielki, i sobie szedł po ulicy z tym młotkiem. Powiem tak, w Polsce to nikt by nie pomyślał, że ten pan z młotkiem chce zrobić komuś krzywdę. Może chciałby coś przybić, no, kogoś przybić. W każdym bądź razie, tu w Anglii jest trochę inaczej, bo nie możesz na przykład iść sobie z nożem po ulicy, gdzie w Polsce możesz iść sobie z nożem, bo chcesz sobie na przykład urwać chwasty z ogródka i sobie idziesz z tym nożem. Gdzie tutaj, jak policja zobaczy, że idziesz z nożem, to od razu cię aresztują. Co najmniej będą się pytać, czemu masz ten nóż i jak, co i w ogóle musisz go schować. Podobno nawet trzeba mieć receipt. Ten. Jak się mówi? To się wysłowiłam. Więc z nożem, ani z młotkiem, ani z piłą, ani z innymi maczetami nie można sobie chodzić po podwórku. No i tym bardziej z pistoletem. I ten facet patrzy się tak na niego, patrzy się i ten młotek tak wziął lekko do góry i się patrzy, nie? A mój chłopak, no kur... Pip! Wkurzył się, bo było widać, że facet jest wrogo nastawiony, zaraz weźmie ten młotek i mu rzuci w przednią szybę. Mój chłopak sobie myśli, no kurczę, niech mi tylko rzuci tym młotkiem, to normalnie. Nie no, żartuję, nie było tak, ale obawy są, bo facet dziwnie się gapił, no ale dobra. Pojechał. Taka lajtowa opowieść, powiecie, nie? W tym samym dniu, o bardzo podobnej godzinie, i to na pewno nie był ten sam facet, dlatego, że to były całkiem inne miejsca. Więc moja mama jechała do pracy, no i sobie czeka na przystanku, tam na bus station. Czeka, czeka, czeka. Przyjechał autobus, wsiadła na dół, żeby było bezpiecznie. Tam z tyłu sobie usiadła i siedzi. Chodzi facet z dużą siatą w ręku, dziwnie ją trzyma i usiadł naprzeciwko mojej mamy. O tak! Dosłownie naprzeciwko. I się patrzy. I się patrzy. I się patrzy. Wyobraźcie sobie, co moja mama musiała czuć. No facet siedział tak blisko, naprzeciwko mojej mamy i się gapi. Ale to nie wszystko. Zaczął szeleścić tą torbą, tak. Powoli ją rozpakowuje i się gapi na moją mamę cały czas. I wyobraźcie sobie, co wyjął. 2 sekundy na zgadnięcie. Tak, dokładnie. To był młotek. To był młotek też takiej wielkości. Jak? Powiedzcie mi, co? Czemu? Po co? O co im chodzi? Co za problem mają? Czemu ludzie teraz latają z młotkami? Jak wcześniej latali z pistoletami i co chwilę były zabójstwa z pistoletów, co chwilę się strzelali w ogóle. Wiecie, o co chodzi? Później były noże. To teraz co? Przerzuciliście się na młotki? Proszę, facet tak się gapił wrogo na nią, jakby chciał ją zabić. I rozpakował ten młotek i się nim bawił. Patrzał na młotek, na moją mamę. Patrzał na młotek, na moją mamę. Czy to jest normalne zachowanie, słuchajcie? Oni coś chyba z głową mają. Ci ludzie są nie w pełni rozumu. I teraz się zastanawiam, czy to jest ich wina, czy może on po prostu był chory. Ale coś z głową nie halo. Tak się nie robi. Mama do mnie dzwoni, bo była tak zestresowana, ledwo co ten telefon trzymała w ręku, a ten facet cały czas był vis-a-vis i bawił się tym młotkiem, się gapił na młotek i go ściskał i tak na mamę i zęby zaciskał. I mama do mnie dzwoni i to mówi. Już jadą, ja nawet nie mogłam tam podbiec do tego bus station, bo bym to zrobiła. Ja mówię, mamo, weź się rusz stamtąd, weź idź na inne miejsce. Ona mówi, że boi się ruszyć, bo nie wie, czy jak się ruszy, to on jej nie zaatakuje. Nie wie, co ma robić. On się patrzy jej prosto w oczy. Mówię, Jezus Maria, mamo, jak mam ci pomóc?
pomóc. Sandra, zostań ze mną na telefonie. Porozmawiamy, proszę, bo ja się boję. No to zostałam z nią na telefonie, ale serce to mi tak biło. Tak się bałam o mamę. Myślałam, że coś się stanie. Nie darowałabym sobie tego. A, i co wam jeszcze powiem w międzyczasie? Dzień wcześniej widziałam artykuł. Jak go znajdę, to wam pokażę. Jak nie, to nie. Znalazłam artykuł, gdzie jakiś facet prawie zabił dziewczynę młotkiem. Było jej zdjęcie, zakrwawiona twarz. Tutaj lekko miała wgniecione, bo po prostu ją nawalał młotkiem. No to słuchajcie, jak ja takie coś przeczytałam, tu mi chłopak mówi o takiej sytuacji, tu mi mama dzwoni, wystraszona, cała roztrzęsiona, że jakiś facet się tak na nią gapi, wrogo, że zaraz jej krzywdę zrobi. Na szczęście byli tam jacyś ludzie, bo inaczej nie wiem, jak to by się skończyło. Ludzie, którzy siedzieli w tym autobusie, patrzyli się, o co chodzi. Po prostu moja mama mówiła, że widziała w ich oczach strach i pytania. Co? Czemu? Jak? Czy oni się znają, czy co? I słuchajcie, minęło 15 minut, czyli połowa mojej mamy trasy. I mama do mnie mówi, Sandra, co? Co mamo? Co się dzieje? Słuchaj, on poszedł. Ale jak wychodził z autobusu, to się patrzał na mnie cały czas. Trzymał ten młotek i tak go przekręcał. Boże, mamo, proszę cię, musimy zmienić pracę. Zwłaszcza ty musisz zmienić pracę, bo często masz takie akcje i ja się nie chcę o ciebie martwić. Dobra, mamo, to jeszcze jesteś bezpieczna, tak? Tak, jestem bezpieczna. Dzięki, Sandra, że ze mną zostałaś. Dobra, już spoko, już sobie dam radę. Dobra, mamo, to się nie martw. Kocham cię, buziaki. Pa! No i tyle! Nic się nie stało! Pewnie się spodziewaliście, że coś się stanie, tak, no bo przecież to są angielskie opowieści, to nie może być prawda, co ja mówię, to wszystko to jest kłamstwo, tak? Nie, to nie jest kłamstwo. Angielskie opowieści są prawdziwe, na 95%. To jest prawdziwe życie tutaj w Anglii, jest tak ekscytujące i inne, że postanowiłam zrobić z tego serię, bo po prostu nie wierzyłam, co się dzieje, albo mi, mojej mamie, mojemu chłopakowi, to jest po prostu incredible. Tak samo moich znajomych spotkają różne opowieści, postaram się porozmawiać z kilkoma koleżankami, mam nadzieję, że mi powiedzą różne ciekawe historie, które będę mogła wam opowiedzieć. W każdym razie mamuśka poszła do pracy cała i zdrowa. Na szczęście, dziękuję, bo inaczej nie wiem, co bym zrobiła. No i to by było na tyle. Pamiętajcie, że każdy nowy film pojawia się we wtorki na moim kanale w serii Angielskie Opowieści. Jeśli ciężko wam znaleźć te filmy, ja tu zrobiłam playlistę tylko angielskich opowieści, więc możecie sobie zobaczyć, żebyście nic nie przegapili. Dobra, kochani, dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wpalnijcie ten guziczek subskrypcji. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tych filmach i czy w ogóle mi wierzycie, że one są prawdziwe. Słuchajcie. Są prawdziwe. Jakby nie były prawdziwe, kończyłyby się inaczej. Na pewno dramatycznie i by była tragedia jakaś, jakieś morderstwa, jakieś inne rzeczy. Chociaż nie powiem. Takie opowieści też mam. Ale dobra, to na następny czas. No i co, będziemy się żegnali. To do następnego wtorku. Pa, pa, kawiórki. Pa.